Kilka związków, miała już dwie córki, ale
i tworzyć nową rodzinę. Wszystko wydawało się na jak najlepszej drodze do szczęścia. I pewnego dnia ten chłopak, kiedy zawiózł tam swoją młodszą, czteroletnią pasiernicę do szpitala, lekarze po kilku badaniach stwierdzili, że być może jej boleści jamy brzusznej pochodzą z molestowania seksualnego. Ponieważ nazwisko się nie zgadzało, młody Polak został aresztowany. Ani dziecko, ani ta jego partnerka nie potwierdzały tego oskarżenia. Jednak ponieważ jest to przestępstwo pod wielką lupą, aresztowano Polaka. Nie miał dobrych obrońców i ostatecznie został oskarżony i skazany za pedofilię na 30 lat więzienia i 10 tysięcy dolarów grzywny. Co on przeżył w więzieniu, nie będę odpowiadał, ale sam o tym mówi, pisze, było to piekło, doznał tam wielu upokorzeń i bicia i gwałtów. Sprawą tą zainteresowały się organizacje polonijne, którym udało się po 15 latach dopiero wyciągnąć warunkowo tego chłopaka z więzienia. Wrócił do Polski, teraz składa apelację i walczy o dobre imię, że były to fałszywe i nieprawdziwe oskarżenia, że nieprawdziwie został osądzony. Sprawa trwa, więc nie jest tu z pewnością miejsce, aby przesądzać o tej kwestii. Ale przywołuję tę współczesną historię, która rozgrywa się na naszych oczach, dramat tego człowieka, żeby pokazać, jak bardzo podejrzenie, a zwłaszcza fałszywe oskarżenie czy oszczerstwo może zrujnować komuś życie, doprowadzić do tragedii. To takie echo tej historii biblijnej Zuzanny, o której usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, choć tam skończyło się bardziej szczęśliwie. Ta młoda dziewczyna izraelska została niesłusznie oskarżona przez dwóch zdeprawowanych mężczyzn, którzy chcieli z nią współżyć, a ona broniła swojej godności. Nie chciała tego. Więc wspólnie we dwóch oskarżyli ją jako dwaj świadkowie rzekomo jej rozpusty. Na szczęście Bóg posłał szlachetnego młodzieńca, obrońcę imieniem Daniel, który wykazał jej niewinność i oszczerstwa ze strony tych mężczyzn. To oni zostali skazani. Historia biblijna kończy się happy endem i sprawiedliwością Bożą, który ocala niewinnych, a karze tych, którzy są krzywdzicielami. Ta historia biblijnej Zuzanny była bardzo popularna w starożytności chrześcijańskiej. Interpretowano ją symbolicznie też, że ta Zuzanna oznacza każdego chrześcijanina, człowieka, który staje się w chrzcie uczniem Chrystusa. I zły duch, szatan, starając się go oskarżyć przed Bogiem i potępić, przyprowadzić do śmierci, śmierci wiecznej. Ale Bóg posyła obrońcę, adwokata i jest nim Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, to piękna interpretacja, niezwykle głęboka. Jesteśmy oskarżani przez złe duchy. Jesteśmy często niesłusznie oskarżani przez złych ludzi, ale Bóg zna prawdę naszego serca
i wysyła Zbawiciela i Adwokata Jezusa Chrystusa. Co więcej, jest taki piękny fragment w liście świętego Jana Apostoła. Jeżeli serce nasze nas oskarża, a on oskarża słusznie, to Bóg jest większy od naszego serca i mamy rzecznika, adwokata wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Bóg patrzy na nas głębiej nawet, niż my sami patrzymy na siebie. Mamy wyrzuty sumienia, kiedy popełnimy zło i dobrze, ale Bóg patrzy jeszcze głębiej w ten pierwotny obraz naszego serca, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I ten obraz najpiękniejszy, pierwotny, Bóg chce nas ocalić. Wszelkie zło, wszelki grzech, który dokonaliśmy, jest wtórny do tego pierwotnego stworzenia. I Chrystus jako Zbawiciel chce nas prowadzić przez życie, abyśmy się stawali coraz pełniej na obraz tego pierwowzoru. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa o sądzeniu i o prawdzie. Chrystus mówi do faryzeuszy: wy sądzicie według ludzkich pozorów. Mój sąd jest prawdziwy. Żyjemy w świecie sądów, opinii. Nie jest możliwe nie mieć swoich opinii o sądów, tego co się dzieje, osądzenia drugiego człowieka. Ale Chrystus wprowadza bardzo ważną kategorię. Sąd musi być związany z prawdą. Sąd musi być oparty na prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu, mówi Chrystus. Ale cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Znamy to pytanie. To pytanie postawił Chrystusowi Piłat w czasie przesłuchania tego pseudoprocesu. Ale nawet gdy nie był to proces sprawiedliwy, to Piłat zdążył się przekonać w czasie kilku pytań, że ten postawiony przed nim skazaniec jest niewinny. Że nie jest prawdą to, o co go oskarżają. I przypominamy sobie pierwszy wyrok. Jakże dziwny wyrok, który był w oczach Piłata sprawiedliwości. Ja nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. Każę go zatem ubiczować i uwolnię. Ponieważ jest niewinny, każę go ubiczować. Parodia procesu. Być może Piłat w swoich myślach tłumaczył sobie, że i tak okazuje miłosierdzie i litość względem tego człowieka, bo nie skazuje go na ukrzyżowanie, tylko na okrutne rzymskie biczowanie, którego notabene wielu nie było w stanie przeżyć. Piłat nie potrafił stanąć po stronie prawdy. Ugiął się pod naciskami oskarżyciel Jezusa. Przeląkł się, że oskarżą go przed cesarzem, że pomaga wichrzycielom, że nie potrafi stłumić rozruchów narodowo-wyzwoleńczych Palestyny. Nie stanął po stronie prawdy. Ostatecznie ugiął się. Jakże to różna postawa od postawy męczenników, którzy za prawdę o Bogu, za prawdę o swojej wierze, za prawdę o człowieku oddawali życie. Tak dawniej, jak i dzisiaj. Od czasu
Bożego, który zaprawdę o człowieku, za przypominanie podstawowych praw godności ludzkich, pracowniczych, prawa do wolności religijnej, został bestialsko zamordowany. Ale co to wszystko nas dotyczy? Przecież nie jesteśmy sędziami, przynajmniej myślę, w znakomitej większości tutaj zebranych. Nie jesteśmy prokuratorami, nikogo nie skazujemy ani na śmierć, ani na więzienie. To prawda. Nasze osoby nie mają charakteru prawa. Ale zastanówmy się, czy nie osądzamy bliźnich w naszych myślach. Czy nie ferujemy wyroków w słowach, a może czasem nawet je rozpowszechniamy. Starożytne przysłowie mówi, uderzenie językiem łamie kości. Uderzenie językiem łamie kości. Kiedy doświadczyliśmy mocy złośliwego słowa, oszczerstwa, pomówienia, niesłusznej krytyki, to może na własnej skórze wiemy, jak bardzo to może boleć. Dwa najważniejsze grzechy języka przeciw prawdzie to obmowa i oszczerstwo. Katechizm Kościoła katolickiego takie charakteryzuje, ten katechizm, który tutaj widzimy w roku wiary, jest on eksponowany w kościołach, bo jest to księga szczególna na ten rok wiary. Może warto też w czasie rekolekcji zapytać siebie, ile razy w czasie tego roku wiary, który już trwa prawie pół roku, sięgnąłem po katechizm. Przeczytałem choćby kilka zdań. Jeśli nie ma go w domu, to pięknie tutaj w kościele, w sanktuarium jest eksponowany i myślę, że ksiądz proboszcz nic nie będzie miał przeciw temu, by przyjść przed mszą 20 minut, otworzyć tę księgę i kilka zdań przeczytać. Jest tam wiele mądrości i o prawdzie naszej wiary i o prawdzie naszego życia. A zatem ten katechizm mówi, że obmowa to rozgłaszanie o bliźnim bez uzasadnionej potrzeby negatywnych opinii moralnych. Czyli mówienie o człowieku źle, choć prawdziwie, bez potrzeby i bez konieczności. Tworzymy wtedy taki trochę karykaturalny obraz człowieka. Tak jakby na wywiadówce pani mówiła tylko o uczniach na podstawie krytycznych uwag o ich zachowaniu napisanych gdzieś tam na stronie dziennika. To wszystko prawda. To wszystko jest zapisane. Ale to nie jest pełna prawda o tej klasie i o tych uczniach. Jeszcze większym grzechem jest oszczerstwo. Bo to jest zakłamywanie rzeczywistości drugiego człowieka. Fałszywe świadectwo o nim. Często przyjmuje ono formę zniesławienia, nawet publicznego zniesławienia, czyli obciążenia człowieka złem, którego ten nie popełnił. Jest to wielka niegodziwość, bardzo często podszyta nienawiścią, zazdrością, albo zwykłą chęcią wybielenia siebie, czy poczucia się trochę wyżej, trochę lepszy, przez taki prymitywny mechanizm psychologiczny, że jak kogoś poniżę, to sam stanę troszkę wyżej. Jeśli uda mi się przekonać kogoś, że tamten jest głupi, to znaczy, że ja jestem mądry. Albo że tamta koleżanka jest brzydka, to można się poczuć, że ja jestem ładniejszy.